Witam dzisiaj bardzo serdecznie w tym moim cyklu Kto ma oczy, niech czyta. Dzisiaj będzie znowu Kto ma oczy, niech popatrzy. Zabiorę Was w bardzo niezwykłe miejsce. I zapraszam ludzi, którzy są ciekawi, którzy nie są sztampowi, których interesuje nasza historia. Teraz pytanie zasadnicze. Dlaczego oficjalna nauka kłamie? Kłamie na każdym kroku. Jeżeli chodzi o starożytność, ilość zakłamania w książkach i w oficjalnych przekazach jest niesamowita. Dzisiaj lecimy do Baalbek w Libanie. Jest to miejsce niezwykłe. Miasto jak miasto, ale ruiny świątyni. I teraz skorzystam ze znajomej aplikacji. Tutaj, słuchajcie, podświetlimy sobie. Pyk, człowieczek leci. Oglądamy, widzimy tu jakieś ruiny. Ale te ruiny, wiadomo, już je nadgryzł ząb czasu. Jakaś erozja nastąpiła. Natomiast zwróćcie uwagę. Tu są takie kamienne bloki. Ile taki blok waży? Od kilku ton do kilkudziesięciu. Ale najciekawsze jest to, co znajduje się w połączeniu tych bloków. Tam jest zaprawa polimerowa, co już udowodnił wielokrotnie Franz Zaleski. Wybitny badacz, który Baalbek bada nie od dziś. Są jego wykłady. Można w internecie znaleźć. Wszędzie, słuchajcie, wszędzie tutaj idzie znaleźć ślady działalności wysoko rozwiniętej cywilizacji. Ale nie takiej cywilizacji jak nasza. My jesteśmy do cywilizacji, która zbudowała tę świątynię, wręcz prymitywni. I ja teraz wysunę pewne hipotezy, pewne moje takie przemyślenia na ten temat. Powiem tak, tutaj ilość tych głazów, ilość całego tego materiału skalnego i dokładne obrobienie, bo te skały są bardzo dokładnie obrobione. Oczywiście tutaj tego nie widać. Zdjęcia, jak wiecie, nie są doskonałe. Jak widzicie, prace wykopaliskowe cały czas trwają, ale najciekawsze są monolity. I tutaj przechodzimy do zdjęć z Baalbek. Proszę sobie wyobrazić, uda mi się powiększyć, mam nadzieję, że tak, no widzicie. Nie zawsze to wychodzi, ale o, to jest monolit między innymi Baalbek. Ważą te monolity od 1000 do 2000 ton. Dokładność obrobienia, czyli wymiary, jakie są po prostu, to jest z rzędu milimetra na jednym i na drugim końcu. Teraz zadam pytanie. Przecież oficjalna nauka mówi o tym, iż starożytni nie znali żelaza. No to pytam się, jak to jest zrobione? Zwróćcie uwagę, jak dokładnie jest to zrobione i jakimi narzędziami. Pan Franz Zaleski badał też odwierty, gdyż idzie znaleźć w tych monolitach odwierty, bardzo głębokie, bardzo precyzyjne. My na dzień dzisiejszy nie posiadamy takich wierteł. Nie posiadamy technologii. A ja powiem tak, wygląda na to, iż te ruiny są grubo przedpotopowe. I zniszczył je bardzo gwałtowny, gdyż widzimy, że prace zostały niedokończone. Zniszczył je bardzo gwałtowny kataklizm. I tutaj mówimy o potopie. I tak by wynikało, iż one częściowo są w piasku zanurzone, czyli zostało to naniesione przez wodę. Ale jaką technologię posiadali starożytni? No ja teraz tu puszczę trochę wozy z fantazji, ale powiem tak, nie bez przyczyny. Reaktory zimnej fuzji, antygrawitacja, zmiękczanie skał,
różnego rodzaju typy frezarki i jak uda mi się znaleźć, w tych ruinach są bardzo dokładne rzeźbienia, bardzo dokładne takie różne po prostu freski i wszystko jest wykonane, każdy element, który po prostu jak gdyby jest zrobiony, jest bardzo dokładny. One są powtarzalne. Nie wiem, czy po prostu uda mi się trafić na takie coś, no ale spróbujemy. Pomyślmy. O, tu jest jakiś. Mamy tutaj takie przejście. Kolumny. Oczywiście wszystko już jest nadgryzione zębem czasu. Ale możemy sobie zobaczyć precyzję wykonania właśnie tych wszystkich elementów. I jeżeli to była cywilizacja prymitywna, która posiadała tylko młotek i miedziane dłutko, no to nie wiem, milion niewolników wykonywało taką pracę. Oczywiście są też prowadzone prace. O, i tu widzicie, jak to jest zrobione. To jest wszystko wykonane przez maszyny. I to udowadnia Franz Zaleski. Dlaczego kłamią? Dlaczego utrzymują nas w takiej niewiedzy? Dlaczego wszelkie tutaj, widzicie, artefakty, kolumny, które są poprzewracane i inne ozdoby, wszystko jest bardzo dokładne. Ja myślę, o, tutaj są kolumny i jak najedziemy tutaj i się pobawicie, wszelkie zdobienia, oczywiście są nadgryzione przez czas, to erozja następuje, pomimo iż tam jest ciepło i nie ma mrozu, bo gdyby był mróz i woda, to wiadomo, to już by nie było śladu po tym. Ale jak jest okres datowania tej świątyni i w ogóle co to było, komu ona była poświęcona? Komu była poświęcona, tego dokładnie nie wiem, różnie się o tym mówi, ale technologia tutaj była zabójcza. My możemy tylko pomarzyć o tym, o wykonaniu tak precyzyjnych prac. I jeżeli poszukacie Franza Zaleskiego, jego wykłady są długie, on udowadnia tam wszystko. Tu działały maszyny na niesamowitą skalę. I teraz sobie wyobraźcie, jeżeli wrócimy do tych monolitów. Monolit waży od 1000 do 2000 ton. I takie monolity są widać też w tych murach. Czyli zostały tam umiejscowione. I są tak dokładne, iż momentami nie idzie włożyć tam żyletki. Tak są doszlifowane. No to szapoba, jeżeli ktoś będzie dalej twierdził, że to wykonała bardzo prymitywna cywilizacja. Poświetlimy sobie, mam nadzieję, że uda się powiększyć, zobaczcie. Dziesiątki tysięcy lat temu, bo datowanie skał jest niemożliwe. Kiedy to zostało wykonane? Być może badanie tego polimeru coś by dało, ale tu jest też, jak gdyby powiedzieć, o, może się uda powiększyć, uda się, nie uda się, no nie wszystkie po prostu tak te zdjęcia działają, ale o, tu sobie można zobaczyć. No, nie idzie, kiedyś jakoś to lepiej chodziło, ale o, skala. Zwróćcie uwagę na skalę. I teraz możemy sobie zadać pytanie. Jak to jest możliwe? Dziesiątki tysięcy lat temu. Bo nie da się po prostu określić daty. O, tu jest ta świątynia. To też jest bardzo ciekawe. Zwróćcie uwagę na powtarzalność. To jest niemożliwe, aby wykonała to prymitywna cywilizacja. Była to bardzo zaawansowana cywilizacja, o której nie mamy pojęcia. Oficjalna nauka zaciera ślady
I to jest właśnie bardzo dziwne. Dlaczego tak zacierają ślady? Żebyśmy nie wiedzieli, nie pokapowali się. Teraz proszę zwrócić uwagę, tu są skały. To jest też monolit, z kilku części się składa. Na dole jest fres, precyzyjny. To jest nie do wiary. I zaraz zadajmy sobie pytanie. Tak? Młotkami? Tak? Dudkami miedzianymi? Dziobali? Nie ma takiej opcji. Ja słyszałem, też czytałem w pewnych tekstach o technologii zmiękczania skały. Już starożytni potrafili to robić. Antygrawitacja, czyli ustawiali te elementy bez żadnych tam przekładni, cudów, wianków, bo jak wiemy doskonale, jeżeli blok waży kilkadziesiąt ton, czy nawet 5 czy 6 ton, ja widziałem kiedyś jakiś program był telewizyjny, gdzie blok pięciotonowy próbowano ustawić, no jak to śmiesznie wyglądało i jakie wymagało siły, no to i jak to wyszło, to można znaleźć gdzieś. Także proponuję sobie popatrzeć na to miasto starożytne i jakie tam można dostrzec szczegóły tych rzeźb. Jeżeli jest rzeźb, jest kilkadziesiąt fresków i one się od siebie nie różnią, a są bardzo skomplikowane, no to odpowiedzcie sobie sami. A oficjalna nauka kłamie. Kłamie i będą kłamali. Ale dlaczego? No właśnie, dlaczego? Wszystkie teorie spiskowe się kłaniają. Także zapraszam do Belebek. Jeżeli ktoś miałby możliwość pojechać. Niestety jest to w Libanie. A jak wiecie, wcale tam tak łatwo nie jest się dostać. I jak wiemy, kraj surowy, kraj pustynny, Liban, ale ma też zabytki takie, że szapoba. A następny mój program będzie o piramidach, o zaklętych cyfrach, o zaklętej technologii właśnie w piramidach. I moje takie zdanie jest, tak szybciutko powiem na koniec, piramidy nie zostały zbudowane w ogóle przez Egipcjan. Też przez cywilizację bardzo zaawansowaną technicznie, technologicznie. Zresztą hieroglify są też tak wykonane, że zresztą to też pan Franz udowadnia, jaką to jest zrobione technologią. Pozdrawiam ciekawych świata i zapraszam na następny odcinek. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.